Bardzo serdecznie i mam niesamowitą niespodziankę dla Państwa dzisiaj. No po prostu mam strzał za strzałem. W poniedziałek był pan doktor Zięba, dzisiaj mamy Mieczysława Bielaka. Ci, którzy mnie trochę oglądają, czasami Mieczysław bywa u mnie, dzisiaj też przyjechał i dzisiaj chcieliśmy porozmawiać, chciałabym, żeby Mieczysław poopowiadał o konopiach, które są fenomenalne, o których ja czasami też mówię. Szczerze się przyznam, ostatnio zaniedbałam konopie, ale mamy Mietka i Mietek będzie wszystko opowiadał. Serdecznie zapraszam, posłuchajcie, kochani. Witam serdecznie. Z tego, co kojarzę, to przede mną był Hubert Czerniak chyba u Ciebie, prawda? Tak, tak, był Hubert Czerniak, jak najbardziej. Także jest to jedna z takich bardziej popularnych zielarni tutaj we Włocławku. Zielarnia Kujawska, ulica Kilińskiego. 7. Numer 7. No tak. Dobrze. To dzięki, ja poopowiadam troszeczkę o uciekam udostępnie. A bardziej o właśnie o ekstraktach z konopi, bo jest troszeczkę zamieszania na rynku ze względu na to, że po prostu, bo ludzie myślą konopie, że wszystko to, co ma napis konopie, czy to krem, czy to olejek, to zawiera to, co najcenniejsze z konopi. W konopiach jest wiele cennych składników. Te dla zdrowia najcenniejsze to są oczywiście kanabinoidy, które działają wtedy, gdy są one wszystkie razem w tak zwanej kupie, te kanabinoidy, i w towarzystwie całej rodziny fitoskładników, które są także w roślinie, czyli terpenów, fenoli, flawonoidów, minerałów, chlorofilu, i gdy one są wszystkie razem, tworzą pewną synergię, pewną harmoniczną informację, która po wprowadzeniu w ciało człowieka pomaga przywracać równowagę w naszym ciele, i ciało uzyskuje, nasze ciało fizyczne uzyskuje coś, co samo kiedyś ten stan miało dzięki swoim własnym kanabinoidom. Miało kiedyś taką ciszę, taki spokój, taką harmonię, taką równowagę, a nasz własny kanabinoid, zwany endokanabinoidem, zwany dokładnie anandamidem, to jest pewien neuroprzekaźnik, który dociera do każdej żywej komórki i informuje: mamy się dobrze, jesteśmy w zdrowiu, jesteśmy w szczęściu, jesteśmy w dostatku, jesteśmy w bezpieczeństwie, wszystko nam służy, wszystko nam sprzyja. Taka pozytywna informacja docierająca do każdej żywej komórki powoduje, że ta komórka kwitnie, raduje się i ciało tego człowieka też bardzo dobrze funkcjonuje. Natomiast w pewnym momencie my zaprzestaliśmy produkowania tego naszego własnego kanabinoidu o nazwie anandamid. Kiedy? Kiedy to się stało? Otóż wtedy, gdy zestresowaliśmy się, wtedy, gdy zdenerwowaliśmy się na kogoś, na coś, zezłościliśmy się na kogoś, wystraszyliśmy się kogoś albo czegoś, i powodów do tego strachu lub do złości nie brakuje nam, szczególnie jeśli oglądamy telewizor na przykład, gdzie jest tam bardzo dużo informacji, praktycznie tylko niskowibracyjnych, tylko wywołujących w nas emocje. Wszystko, jednym słowem, wszystko to, co wywołuje stres, po prostu powoduje również, że te kanabinoidy nam uciekają. Przestają się produkować, natomiast organizm produkuje pewien neuroprzekaźnik, inny neuroprzekaźnik, który nas tak naprawdę zatruwa. Ten neuroprzekaźnik to jest kortyzol, czyli pewien hormon stresu, że trzeba się bać czegoś, albo suszy, albo powodzi, albo zimy stulecia, albo lata stulecia, albo wojny, albo wirusa, albo jakiegoś kataklizmu, trzęsienia ziemi, jakiegoś resetu finansowego, czy czegoś innego. Tym naszpikowane są informacje w telewizji i jeśli my kupujemy te informacje, wprowadzamy je do swojego ciała poprzez zmysł wzroku, czy też słuchu, i produkujemy pod wpływem tych informacji kortyzol, to zatruwamy, to ten kortyzol dociera do każdej komórki w naszym ciele i powoduje, że ta komórka jest nie na rozkwicie, tylko jest na zwarciu, gotowa do walki albo do ucieczki, jest w stresie, w takim skurczu, więc ona nie może tak długo funkcjonować, tak? I jeśli tak długo funkcjonuje, czyli jeśli długo się stresujemy, długo mamy do kogoś żal, złość, pretensje, ciągle podtrzymujemy to wszystko poprzez codzienne oglądanie
wielogodzinne oglądanie telewizji i jeszcze rozmawianie o tym wszystkim, co było w telewizji ze swoimi znajomymi, ze swoimi sąsiadami, to to, o czym mówimy, to, o czym myślimy, my to materializujemy w swoim życiu i zaczynamy tego doświadczać. I także w dysfunkcję wchodzi nasze ciało fizyczne. Dlatego zachęcam, żeby wycofać swoją uwagę z przestrzeni medialnych, które są przestrzenią niskowibracyjną, przenieść uwagę w przestrzeń przyrody, korzystać z tej przestrzeni, kontaktować się z tą przestrzenią, jak najczęściej dotykając, pielęgnując roślinki, spacerując boso, czy to po ziemi, czy to po piasku. Uziemiając się, tak? Właśnie, chodząc do lasu, no, dokładnie, to super, super sprawa. Dokładnie tak, uziemiając się, czyli wycofujemy uwagę z przestrzeni niskowibracyjnej, przenosimy uwagę na przestrzeń harmoniczną, tak? Łączymy się z tą przestrzenią, delektujemy się tą przestrzenią, cieszymy się nią i w ten sposób przywracamy równowagę do swojego ciała. Jeśli chcemy tą równowagę sobie utrwalić i doraźnie no, lecieć na tym paliwie, które powinno być w nas, funkcjonować normalnie, czyli na kanabinoidach, możemy doraźnie wprowadzić, możemy wprowadzić kanabinoidy ze świata roślinnego. One są w wielu różnych roślinach, bo są w wieżówce purpurowej kanabinoidy, które są nam potrzebne. Są w chmielu, dlatego tak po piwku nam się dobrze robi. Tak? Tylko, że tam przy okazji jest jeszcze alkohol. W truflach są kanabinoidy, w pieprzu czarnym i w kakao. W pieprzu czarnym, dlatego tak kiedyś przed laty bardzo pomagała wódka pieprzówka, bo wystarczyło, gdy ktoś miał początkowe stany grypowe czy przeziębienia, wystarczyło po prostu... Wystarczyło zalać paczkę pieprzu alkoholem albo tą paczkę wsypać do butelki, zrobić ekstrakcję alkoholową, walnąć sobie kieliszeczek na noc i rano człowiek często już czuł się dużo lepiej, a nawet może zdrowy, jeśli w nocy się wypocił. Te kanabinoidy są przede wszystkim w konopiach. Tak? Oprócz pieprzu, trufli, jeżówki purpurowej i chmielu, najwięcej jest ich w konopiach, najwięcej w konopi jest tych kanabinoidów w kwiatkach i w listkach tych górnych. Nie ma ich prawie w ogóle w łodygach i na pewno ich nie ma w korzeniu. My robimy ekstrakty, my jako Bieszczadzkie Konopie i taka grupa stowarzyszonych rolników robimy ekstrakty, wykonujemy ekstrakty z konopi siewnej, tej legalnie uprawianej w Polsce. Robimy ekstrakt i to jest pełne spektrum. Tam są wszystkie kanabinoidy. Nie jeden CBD, który jest reklamowany przez wszystkich i najczęściej produkty tamtych firm są robione po prostu z samego izolatu, którego można na tony kupić w Chinach, wymieszać z jakimś olejem. Tak? I gotowe. I gotowe. I nazwać to olejek 5% CBD, 10% CBD, 15%, 20%, 30%. Im więcej się dosypie tego białego proszku i wymiesza z olejem, tym niby więcej CBD i niby miałby więcej pomagać. Na pewno dużo więcej kosztuje nasz portfel, ale czy pomaga? Niekoniecznie. Niekoniecznie, bo samo CBD jako jeden fitoskładnik, jako jeden kanabinoid nie może działać bez pozostałych, chociażby śladowych kanabinoidów, których w prawdziwych produktach jest około 200 kanabinoidów. Nie może też samo CBD działać bez tych innych fitoskładników, jak terpeny, fenole, flawonoidy i minerały. I dopiero wtedy, gdy one są wszystkie w kupie i poznacie te, to one wtedy mogą działać. I ten produkt wartościowy z ekstraktu poznacie po tym, po kolorze poznacie. Po otwarciu buteleczki, tam jest taka pipetka i jeśli produkt jest ciemny albo nawet czarny i jest bardzo gorzki, to jest produkt z ekstraktu. Natomiast jeśli on jest biały, żółty, pomarańczowy, jasnozielony, to on może być albo w 100% z izolatu, albo częściowo z ekstraktu z dużą domieszką izolatu. Tak? I gdzie wtedy, tam gdzie jest w 100% z izolatu, nie ma harmonii, nie ma synergii. Tak? Jest tylko może dużo CBD, nawet bardzo dużo. To jedyne, tylko co będzie. Z tego, jak to i tak nie działa. Tak, jedyne, co będzie leczyło, to działa na portfel pacjenta i tylko w takim przypadku to działa, bo to nawet i często dużo kosztuje, ale działają tylko produkty pełnego spektrum, które rozpoznacie po ciemnym, czarnym wręcz kolorze i gorzkim, konopnym smaku. Tak? I zachęcamy do tego, żeby korzystać właśnie z takich prawdziwych produktów, bo gdzieś tam z zagranicy została przywieziona moda na tą dużą ilość samego CBD, tak? I że duża ilość CBD to dobrze i to tym, im więcej, tym lepiej, to wcale nie tak. Wcale nie tak. Nie ilość CBD,
a pełne spektrum, czyli całe towarzystwo tego kanabinoidu CBD i cała ta reszta, cała ta rodzina fitoskładników, dopiero wtedy to może działać. Dlatego zachęcamy do tego, żeby korzystać z małych polskich firm i produktów tych małych polskich firm, które mają kolor ciemnozielony, bardzo ciemnozielony, ciemnobrązowy, a może nawet i czarny. Także kanabinoidy są nam potrzebne. Docelowo chodzi o to, żebyśmy my uruchomili produkcję swojego własnego anandamidu. Gdy przepracujemy w swojej głowie i w swoim sercu te wszystkie jakieś ciężkie emocje, złości, żale, pretensje, które kiedyś za coś tam, coś się kiedyś stało, tak? Mleko się rozlało, a jeśli dalej wyciągamy to w tu i teraz i rozdrapujemy stare rany, przypominając sobie żale, złości, pretensje do kogoś za coś, tak? To krzywdę sobie robimy, bo my blokujemy nadal w tu i teraz produkcję anandamidu, tak? Który ma służyć naszemu zdrowiu i naszej cudownej kondycji fizycznej. Dlatego zachęcam do tego, żeby docelowo pracować ze swoją świadomością, odpuścić wszystkie złości, żale, pretensje, wycofać swoją uwagę z przestrzeni medialnej niskowibracyjnej, w nic się nie wkręcać, nie kupować żadnych niskowibracyjnych informacji, nie rozmawiać z nikim, z sąsiadami czy z rodziną o tym, co się tam gdzie wydarzyło. Złego. Dobrych rzeczach tak, o złych nie. Tak. Przenosimy uwagę na przestrzeń przyrody, korzystamy z tej przestrzeni, spacerujemy, dotykamy, pracujemy w przestrzeni przyrody, delektujemy się tym kontaktem z przyrodą, bo tam są te informacje harmoniczne i w tym momencie możemy uruchomić produkcję swojego własnego anandamidu. Do tego momentu i wtedy uruchamiają się procesy samoleczenia. Tak? Wszystkie procesy naprawdę. Wszystkie, bo my mamy takiego super lekarza w sobie. Nie trzeba żadnego kogoś, co nam coś wytnie albo da jakąś pastylkę na coś, bo to są wszystko protezy. Najważniejsze jest samo leczenie, samo uzdrawianie siebie i to możemy uruchomić poprzez zmianę świadomości, poprzez zmianę postrzegania i zmianę komunikacji ze wszystkim, co jest wokół, a doraźnie możemy skorzystać po prostu z produktów konopnych, które my tutaj produkujemy w różnych stężeniach, ale stężenie 30% to nie znaczy 30% CBD, tylko 30% ekstraktu. Jeśli my te kwiatki i listki poddajemy ekstrakcji, wychodzi nam w ekstraktorze taki czarna substancja, to jest 100% ekstrakt, gdzie są wszystkie terpeny, fenole, flawonoidy i minerały, a co najważniejsze, wszystkie kanabinoidy. I później tą czarną substancję rozcieńczamy, bo to by było trochę za mocne dla większości naszych pacjentów, więc rozcieńczamy w pewnej proporcji. Tam, gdzie jest 30% ekstraktu, dodajemy 70% oleju z nasion konopi, mieszamy to wszystko, tak? I powstaje cudowny olejek, który w większości przypadków wystarcza naszym pacjentom z takimi podstawowymi dolegliwościami do utrzymania dobrej jakości życia, tak? I do pracy nad sobą. Natomiast jeśli ten olejek, a zawsze każdą terapię konopną zaczynamy od najsłabszego produktu, i potem, jeśli ten jest za słaby, to dopiero stopniowo, nawet jak jest najpoważniejsza choroba, to i tak zaczynamy od tego podstawowego produktu. Potem może będzie taka potrzeba, że trzeba będzie przejść na produkt ten z naklejką różową, tak, a właściwie amarantową. Tu jest 50% ekstraktu, tutaj, tak jak Małgorzata powiedziała, jest już mocniejszy. Jest tutaj bardzo ciekawy skład i dawkujemy te produkty. Zaczynamy zawsze od jednej kropelki i ważne, żeby 4 razy dziennie podawać. Kanabinoidy te zewnętrzne, te roślinne działają do 6 godzin. I żeby ten proces naprawczy i także związany z dobrym wyspaniem się prawidłowo zadziałał, to a on się wtedy aktywuje, gdy my się dobrze wyśpimy. Większość osób zasypia płytkim snem. Tak, jest na tak zwanym czuwaniu. Podłączeni może jeszcze, na czuwaniu jest jeszcze i komórka obok głowy, albo telewizor obok głowy. I wtedy ten człowiek się nie wysypia, bo samoregeneracja jest dopiero na tym poziomie. Trzeba zejść do krótki czasookres, momencik. Krótki czasookres, ale to jest nasz skarb. Jeśli my tam będziemy mogli sięgnąć, dzięki olejkom my możemy sięgnąć do tego głębokiego snu, wyspać się w końcu, włączyć samoregenerację,
a potem podtrzymywać tą samoregenerację tą kropelką kap, 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 4 razy dziennie po jednej kropelce. Potem ewentualnie po dniu, dwóch dniach możemy przejść na 4 razy dziennie po 2 kropelki. Tak? I oczywiście pod język, i oczywiście niczym nie popijamy, tylko czekamy, aż się wchłania i ta przez śliniankę dostanie się do organizmu, do krwioobiegu i tak najlepiej działa. Tak. Także tak na koniec. Mamy 3 rodzaje stężeń tego 100% ekstraktu, gdzie jest 30% ekstraktu, 70% oleju. I to w większości pacjentów naszych klientów wystarcza na ich problemy i dolegliwości i po to, żeby zacząć spokojnie pracować samemu ze sobą. Dla tych nielicznych, którzy potrzebują mocniejszej dawki, można potem przejść... Większego wsparcia, nie? Czy większego wsparcia, można potem przejść na 50% ekstraktu. I dla tych jeszcze bardziej nielicznych, którzy potrzebują jeszcze większej mocy, jest 80% ekstraktu, ale to jest już... To są już sporadyczne przypadki, bo większość osób załatwia swoje problemy przy 30 lub 50% ekstraktu i pracując samemu ze sobą. Także to tyle by było z mojej strony. Zapraszamy do Zielarni Kujawskiej tutaj we Włocławku, ulica Kilińskiego 7, do Małgorzaty. Tutaj... Jak będą pytania, jak będziecie Państwo chcieli dowiedzieć się coś więcej, na co i dlaczego te konopie, to ja wtedy bardzo serdecznie zapraszam, postaram się wszystko wytłumaczyć. Myślę, że zrobię to bardzo sumiennie i dokładnie. Konopie oczywiście bieszczadzkie są u nas, serdecznie zapraszam. Jesteśmy od 9 do 17 w zielarni. Naprawdę polecam, bo to są, uważam, najlepsze konopie na rynku. Także serdecznie zapraszamy. Powodzenia. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I jak widzicie, pięknie tydzień zaczął się, pięknie się kończy. Mam nadzieję, że jeszcze nie jedna niespodzianka nas spotka. Będę się z Państwem dzieliła tymi niespodziankami. Bardzo mi miło i do usłyszenia. Zapraszam do Zielarni Kujawskiej. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do następnego razu. Cześć.